Cześć dziewczyny, w dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać najnowszą kolekcję z Didier Lab Macarons. Są to piękne kolorki, które mają w sobie czarną drobineczkę. Są to kolory idealne na Wielkanoc oraz wiosnę. Pierwszy kolor, który chciałam Wam pokazać, jest to kolor cappuccino. Piękny kakaowy kolor. Krycie tych lakierów zazwyczaj jest pełne przy dwóch warstwach, ale są też kolory takie jak poppy czy red chili, które kryją już przy pierwszej warstwie. W tym filmie jeszcze na końcu chciałam Wam pokazać, jak maluję zdobienie takiego misia pandę. On idealnie pasuje właśnie do tej kolekcji. Następny kolorek to właśnie poppy. Piękne krycie mają te lakiery przy pierwszej warstwie. Oczywiście wzornik jest biały, taki mleczny, ale to nie zmienia faktu, że na paznokciu również jest to jedna warstwa. Każdą z warstw utwardzam w lampie 30 sekund. Kolejny kolor to pralinka, jest to taki piaskowy kolor, jest idealny dla osób, które lubią nudziaki, ale z odrobiną szaleństwa. I również pełne krycie przy dwóch warstwach. Więcej stylizacji z tymi kolorami znajdziecie u mnie na Instagramie. Tutaj na dole podałam Wam mojego Instagrama. Tam możecie zobaczyć, jak te kolorki prezentują się na paznokciach, na krótkich, na długich, na kwadratach, migdałkach, na wszystkich różnych, ponieważ moje klientki uwielbiają te kolory. I kolejny, ten z kolei jest mój ulubiony, Oreo. Wygląda jak właśnie ciasteczko Oreo rozpuszczone w mleku. I mimo, że jest biały, to ma super krycie. I następny kolor, Cloudy Morning. Piękna szarość. Wszystkie te szare kolory, jeśli zrobicie w macie, to uzyskujemy piękny efekt takiego betonu, cementu. Bardzo ładny. I następny kolorek Red Chili, to jest kolejny tego typu, że tylko jedna warstwa wystarczy i wygląda pięknie.
Również te kolory ładnie wyglądają w macie. W ogóle każdy z tych kolorów pięknie wygląda w macie. I jeszcze Strawberry Lemonade. Kolejny piękny róż z drobineczką. Idealny na wiosnę i Wielkanoc. Naprawdę, on wygląda jak jajeczko przepiórcze. Tylko że różowe. Również piękne krycie przy dwóch warstwach, 100%. I ostatni Tutti Frutti, piękny turkus z drobinką. Na stronie Didier Lab albo na Instagramie Didier Lab też możecie zobaczyć pełno ślicznych inspiracji właśnie z tymi kolorkami. Naprawdę można wykorzystać je na wiele sposobów. A tak prezentuje się cała kolekcja. Teraz zrobię jeszcze mały krok po kroku, jak maluję tego misia, pandę. Jako kolor bazowy użyłam kolor Studio White. Jest to piękny, biały kolor z taką drobinką błyszczącą. Pięknie się prezentuje na paznokciach, ale jest bardzo gęsty, więc ciężko jest nim malować. I teraz malujemy kontur misia, najpierw głowę, łapkę, później uszka. Do malowania tego misia użyłam pędzelka z PB Nails, jest to Bayfruta 2. Używam go do wszystkiego, nawet do malowania podskórki. I do wypełnienia tej pandy użyłam tych dwóch kolorków. To jest Earl Grey i Ferrara. I wypełniam łapkę szarym kolorem. Oraz uszka.
Teraz oddzielam głowę od tułowia. I teraz robię tło dla oczek. I teraz maluję pyszczek. Troszkę wyszłam z kadru, ale naprawdę ciężko jest malować, mając nad głową kamerę i malując coś bardzo dokładnego. Jeszcze oczka. Nosek. I jeszcze różowym kolorkiem wypełniam uszka oraz maluję łapki. I pokrywam na koniec moim ulubionym topem.